Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Plus 3 Minus Konfrontacje Historyczne. Dzisiejszym naszym gościem jest autor bardzo ciekawej książki o bardzo ciekawej postaci, pan redaktor Piotr Gadziński, autor książki Gomułka, Dyktatura Ciemniaków. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, niedzielę widziana klasa. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję, że Państwo zechcieliście przyjść, poświęcić trochę czasu na rozmowę. No to zaczynajmy. Pan Piotr już kiedyś był naszym gościem przy okazji innej książki, innej biografii o innym pierwszym sekretarzu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli Wojciechu Jaruzelskim. No i to jest jakby już kolejna postać z serii sekretarzy, bo jest pan autorem książki o Gierku, o Jaruzelskim, no i teraz o Gomułce. I jakby pierwsze moje pytanie to, jak może pan te trzy postacie, o których pan pisał, jak może pan ich zestawić w sensie trwania, ważności decyzji, tego, co po sobie pozostawili, jakiś dorobku w polityce zagranicznej, wewnętrznej, jaki bagaż po sobie zostawili, negatywny, pozytywny. No bo pracował pan na tych trzech osobach, mówiąc tak kolokwialnie. U Gierka i u Jaruzelskiego Gomułka się przecież przewijał. I tak samo odwrotnie. U Gomułki Jaruzelski zaczyna. Gierek jest już przecież też częścią tego kierownictwa. No więc jakby te postacie się przenikają. Więc jakby tak pan spróbował te trzy postacie na razie tak żeśmy zestawić ze sobą, to kto z nich jest jakby no nie wiem, najciekawszy albo najważniejszy? Dla dziejów Polski Ludowej chyba Gomułka jest najważniejszy, bo najpierw powiem o różnicy, która rzuca się w oczy tak dość szybko. No, Gomułka jednak prowadził jakąś politykę, natomiast w moim przekonaniu zarówno Gierek, jak i Jaruzelski byli bardziej wykonawcami czy namiestnikami niż samodzielnymi politykami. Gomułka, oczywiście jak mówię o tym, jak mówię, że prowadził jakąś politykę, to bardziej mówię o okresie po 1956 roku. No jednak Gomułka rzeczywiście dość mocno dystansował się od Moskwy. Znaczy w sensie takim, że Gomułka oczywiście uważał, że Polska musi być w tak zwanym obozie krajów socjalistycznych, że generalnie tam naczelne miejsce w tym obozie zajmie Związek Sowiecki. To oczywiście tak, ale on nakreślił sporą taką granicę, no nazwijmy to quasi suwerenności. To on w końcu wygonił Rokossowskiego, to on powiedział rzecz, która właściwie, w ogóle sobie nie wyobrażam, że coś takiego mógłby powiedzieć Gierek albo Jaruzelski, kiedy odbywają się te słynne rozmowy w Belwederze z Chruszczowem i z delegacją Związku Sowieckiego. On mówi do Mołotowa, który zaczyna coś mówić, Gomułka mu przerywa i mówi, że człowiek, który nazwał Polskę bękartem Europy, on się dziwi, że człowiek, który nazwał Polskę bękartem Europy, ma czelność przyjeżdżać do Polski i ma czelność Polaków pouczać. No to jest rzecz, która w głowie Edwarda Gierka czy Wojciecha Jaruzelskiego by nie postała. Gdyby postała, to na pewno nie zostałaby wypowiedziana. Gierek to najpewniej w ogóle nie wiedział, kim jest Mołotow, to swoją drogą. Więc to była pierwsza rzecz. Jednak układ z Niemcami, no jeden z najważniejszych takich aktów międzynarodowych w dziejach PRL-u, został w dużym stopniu zawarty nie tylko obok Rosjan, ale właściwie wbrew Rosjanom. Kiedy w sierpniu Moskwa zawarła z Brandtem to porozumienie,
no to uważała, że właściwie porozumienie Gomułka nie powinien już z Brandtem zawierać, nie ma takiej potrzeby, bo to porozumienie chroni również zachodnią granicę Polski. Gomułka tak nie uważał i zrobił to wbrew Moskwie. On tam pouczał tych wszystkich. I Chruszczowa pouczał, i Breżniewa, któremu powiedział, że polityka, że on się nie nadaje do polityki, że to nie jest rzecz na jego głowę. No to są rzeczy, których tamci by nie powiedzieli. No i wreszcie taki ostatni testament Gomułki, który na szczęście udało się zachować, no to była niezgoda na kolektywizację rolnictwa, co pewnie ten kraj by położyło gospodarczo już kompletnie. Gomułka w latach 30., kiedy był w Moskwie, zobaczył to rosyjskie czy sowieckie rolnictwo, był tym przerażony i kiedy Chruszczow zaraz tam w 57 roku namawiał go na kolektywizację, on powiedział, a co wam ta kolektywizacja dała? I jednak tych rolników indywidualnych zachował. Później były zresztą naciski, ale one już były daleko mniejsze i za Gierka, i za nawet za Jaruzelskiego, chyba ostatnie takie to z 83 albo 84 roku, kiedy Breżniew mówił, że należy zrobić tą kolektywizację Jaruzelskiemu. No, na szczęście już później tego nie zrobiono. Czyli najważniejszy jednak. Najbardziej tak, niezależny. Tak, najbardziej niezależny, ale też najważniejszy, wyznaczył pewien testament i w jego pozytywnych aspektach i negatywnych, no bo jednak ja tu bardzo krytycznie podchodzę generalnie do Gomułki, ale te dwie sprawy, czyli te jednak dystans do Rosji, układ z Niemcami, to mu trzeba zapisać na plus. No dobrze, to tak naprawdę zacznijmy od początku jego biografii. No bo właśnie, na ile on się wyróżnia na tle tych pierwszych komunistów, którzy wyrośli w KPP? Bo tak na pierwszy rzut oka, jakby spojrzeć, to on przechodzi taką samą podobną drogę, jak wszyscy ci byli członkowie Komunistycznej Partii Polski, którzy potem byli twardymi stalinowcami. No bo kończył Leninówkę. Uratowało go sanacyjne więzienie. Później podejmuje współpracę w strefie radzieckiej z, no, nie z wywiadem, ale z organami, no, jakby Związku Radzieckiego. Jest członkiem WKPB, czyli wydaje się, że taka biografia jak wielu, jak Bieruta, prawda, jak innych stalinowców, a jednak on odróżnia się od nich. No, jednak to nie jest to samo, bo po pierwsze w tych latach 30. on jest bardziej działaczem związkowym niż politycznym. On jeździ tam, organizuje te strajki, organizuje związki zawodowe bez większych sukcesów. Tam w jednym zakładzie zorganizował, tam nagle uzwiązkowienie skoczyło o no, kilkaset procent. Ale później bardzo szybko zaczęło topnieć. Okazało się, że ludzie wstępowali do związku zawodowego, takiego lewicowego, tylko po to, żeby dostać podwyżkę, bo tam wynegocjował ten związek. Później natychmiast z niego występowali. No to tylko, ale to jakby takie śmieszne rzeczy. No. Krótko mówiąc, on bardziej w latach 30. jest działaczem związkowym niż politycznym, co jednego odróżnia go od tych tam twardych komunistów. Rzeczywiście zrobił tę leninówkę, ale widocznie ta indoktrynacja na niego nie podziałała aż tak mocno, chociaż on w swoich pamiętnikach opisał taki moment, kiedy oni z wycieczką z tej tam miejscowości przyjechali obejrzeć pierwszą stację metra i nagle na tej stacji niespodziewanie pojawia się Józef Stalin ze swoją świtą oglądać to miejsce. I on mówi, że dla nich to jest, to jakby Bóg się zjawił, to jest niebywałe wrażenie. Jeśli chodzi,
uratowało go więzienie sanacyjne, ale on już wcześniej próbował wyjechać do Związku Sowieckiego. Odradził mu to jeden z posłów wtedy lewicowych, który napisał mu w liście, że po przekroczeniu granicy Sowieci aresztują Polaków i wsadzają ich do obozów. I wtedy Gomułka nie pojechał. To pierwsze było uratowanie, drugie było to więzienie. O mało w Białymstoku nie wpadł w ręce, kiedy zaproponował, żeby Polacy tam mogli wystawiać jakichś swoich kandydatów w tych sfingowanych wyborach. Później uciekł do Lwowa i w tym Lwowie stała się rzecz dziwna, bo on jakby utracił na jakiś czas taką wiarę w komunizm. Myślę, że sytuacja, która była we Lwowie, rozstrzelanie przez NKWD więźniów z tego więzienia lwowskiego, kiedy Rosjanie uciekali, a przede wszystkim stosunek tych komunistów, którzy też wiali, zostawiając tę ludność jak tylko mogła, to spowodowało, że on zaczął chyba bardziej krytycznie patrzeć nie na samą ideologię, ale na Związek Sowiecki. Mm-hmm. To właśnie, to jest ciekawe, bo to jest okres jakby jego kryzysu, wiary w komunizm, ale potem jakby u niego ta wiara wraca wraz z powstaniem PPR-u. I to jest ciekawe, bo on w pamiętnikach to tłumaczy, no pisząc już te pamiętniki mocne ex post, prawda, że ucieszyło go, że PPR nie popełnia tych samych błędów co KPP, czyli że jest patriotyczny, odwołuje się do walki z Niemcami, mniej jest tego internacjonalizmu. No i on to szczerze pisze. No, myślę, że niezbyt szczerze, bo gdyby on to pisał szczerze, to by znaczyło, że dał się nabrać. Że dał się nabrać na te hasła walki z Niemcami, na ten narodowy charakter, bardziej narodowy charakter PPR-u. Więc chyba nie, to jest raczej jego tłumaczenie. Ja myślę, że on jest, że tak naprawdę jego entuzjazm wzierający z pamiętników, jak on przyjmuje tę deklarację ideową PPR-u, to jest entuzjazm, który wynika z jego sytuacji bytowej. No on jest wtedy tam 30-letnim facetem, który żyje właściwie z tego, że jego siostra jest krawcową i podsyła mu ciągle pieniądze. Nie wie, rozczarowany jest tym Związkiem Sowieckim, więc nagle pojawia się PPR, pojawia się dla niego jakaś szansa jakiejś działalności, jakiegoś wyjścia z takiego ciemnego tunelu, takiego osobistego, zupełnie niepolitycznego. Dlatego on to przyjmuje rzeczywiście chyba z entuzjazmem. No i tam zaczyna tworzyć niby to PPR, snując się po tych wsiach na Podkarpaciu, też niezbyt udatnie zresztą. Wydaje się, że w ogóle jego później zaistnienie w PPR-ze jako pierwszy sekretarz to jest jakby czysty przypadek. Znaczy, no, seria przypadków. Seria tak. Przypadków, prawda? Tak. Seria przypadków. On jest też ważnym świadkiem tych wydarzeń. I teraz pytanie moje brzmi, bo oczywiście no, pierwsze to wydarzenie to jest zabójstwo Nowotki, później śmierć Mołojca, no i aresztowanie Findera. I te trzy jakby wydarzenia torują mu drogę do bycia przywódcą PPR-u. Na ile możemy zaufać jego relacji z tych wydarzeń? Czy on, na ile pan jakby poznał jego, bo wszyscy, większość historyków, na przykład na czele z profesorem Eislerem, mówi, że to jest najbardziej prawdomówny polski komunista, jakiego spotkał. Że on raczej mówi prawdę, on nie zataja swoich poglądów. Jak mówi, że kogoś chciał aresztować, to mówi, że kogoś chciał aresztować, jak mówi, że nie, to nie. No ale jednak te wydarzenia są bardzo niejasne. I na ile tam szczerze mówi? O tych wydarzeniach, na przykład o Nowotce i o Mołojcu. No, ja myślę, że w kwestii Nowotki, czyli jego śmierci, to on nie miał z tym nic wspólnego, to się działo jednak obok niego. Nie? To on wprawdzie już wtedy jest szefem warszawskiej organizacji partyjnej, największej, najważniejszej, przede wszystkim najważniejszej dlatego i największej, że gdzie indziej właśnie tego problemu nie ma. No więc on ma tam jakąś wiedzę, jakiś wpływ, ale jednak to się odbywa obok niego. No, w sprawie Mołojca to on już jest mocno zaangażowany.
I właściwie jest jednym z tych, którzy z całą pewnością przyłożyli rękę do tej Dintorii, bo to nie jest tylko zabójstwo przecież ojca, to jest zabójstwo również jego brata, to jest zabójstwo łączniczek, no to właśnie taka rzeź dokonana w tym środowisku. No i z Finderem to już też nie ma chyba wiele wspólnego, aresztują go Niemcy. Natomiast moim zdaniem w sprawie Mołojca Gomułka nie mówił prawdy. Mhm. On w swojej pamiętnikach przedstawia, że on jest taki z boku i to tam się dzieje na szczytach. Ale wydaje mi się, że on musiałby mieć sporą wiedzę na ten temat i był bardzo w to zaangażowany. Odskakując na chwilkę od towarzysza Wiesława, bo mnie ta sprawa mu ojca i zabójstwa Nowotki też bardzo kiedyś swego czasu interesowała. Próbowałem zrozumieć motywy mu ojca i całą tą historię. I z tego, co pan przy pracy nad Gomułką dowiedział się o tej sprawie, ku jakiej hipotezie pan się skłania, która jest najbardziej prawdopodobna, jeżeli chodzi o motywy Mołojca w związku z Nowotką. Czy on był odpowiedzialny za to, czy on źle zinterpretował to, że stwierdził na własną rękę, że Nowotko jest agentem niemieckim po prostu, czy to była po prostu czysta walka o władzę przywódcy Gwardii Ludowej nad przywódcą partii i dlatego to zrobił, a że Mołojc nie potrafił inaczej rozwiązywać problemów niż za pomocą pistoletu, to po prostu tak tylko rozwiązał. Czy jest jeszcze jakiś inna hipoteza? Bo to jest sprawa może nie najważniejsza, ale to jest jakby taki grzech założycielski tego podstawu. Tak, konstytuująca niejako, że... Znaczy, ja raczej jestem przekonany, że tak jak pan ładnie powiedział, Mołojec rozwiązywać problemów w inny sposób niż za pomocą w najlżejszej formie mordobicia, a w cięższej i częstszej pistoletem. Moim zdaniem to była czysta walka o władzę. Moim zdaniem on wiedział, tam jest ta teza, krótko tylko ta teza, że on spotkał Nowotkę, który przechadzał się z jakimś gościem w mundurze niemieckim, który był agentem, a on pomyślał niby, że to Nowotko jest agentem niemieckim. No nie, mnie się wydaje, że być może on to zauważył, to mu się złożyło i wykorzystał to bardziej jako pretekst. Tam były jednak między nimi fundamentalne różnice takie polityczne, bo Mołojec uznawał, no tak w skrócie mówiąc, jakby to, że najpierw armia, a później partia, Nowotko odwrotnie, bo ojciec był przekonany, że to on powinien być przywódcą tej grupy i tak dalej. W moim przekonaniu walka o władzę po prostu. No dobrze, no i teraz jakby mamy papiery, Gomułka jest pierwszym sekretarzem. Jest na początku anonimowy dla Moskwy, nie ma łączności z Kominternem i z Dimitrowem. Jak Gomułka próbuje zbudować sobie, bo on no nie był naiwny, był w Moskwie w latach 30. Jak próbuje zbudować swoją pozycję, żeby nie był anonimowy, żeby był do zaakceptowania, bo chyba zdaje sobie sprawę, że bez prędzej czy później, bez klepnięcia ze strony Stalina, jego władza jest iluzoryczna. A wie, że tam w Moskwie ma... A ja nie jestem taki do końca przekonany, żeby Gomułka to wiedział. Moim zdaniem Gomułka uważał, że robi tyle dla Polski i przede wszystkim dla ruchu komunistycznego, że Stalin go zaakceptuje choćby na zasadzie mniejszego zła. Dzisiaj my to oceniamy na takiej zasadzie, że on miał wtedy w Związku Sowieckim komunistów, Stalin, których przyprowadzi, ale Gomułka nie wiedział o tym. No nie wiedział tak do końca. Jego wiedza kończy się tam w tym 1941 roku, kiedy on ucieka z Lwowa i wie, że komunistów raczej się rozstrzeliwuje i wsadza do gułagów. Tak? Więc w moim przekonaniu on był raczej pewien, że jeśli zbuduje tutaj jakąś organizację, która będzie miała jakieś tam znaczenie,
no to Stalin go będzie musiał zaakceptować. Zresztą nie wydaje mi się, żeby wtedy Gomułka myślał o tym, że w Polsce komuniści obejmą zaraz po wojnie władzę, że raczej będą częścią tej władzy, zostaną zaakceptowani przez obóz londyński, a nie, że będą samodzielnie sprawować rządy. To się będą nie myśli. To teraz sprawa Kasmana. Jeszcze z okresu 44, spór z Moczarem i Gomułka wysyła tam w roli emisariusza swojego też przyjaciela, zaufanego. Pomówimy później o ludziach z jego jakby tam otoczenia, przyjaciół, czy takiego ludzi Gomułki, Logę Sowińskiego. I Loga obchodzi się z tym Kasmanem jak z jajkiem. Tak, jakby zresztą tak teraz zacytuję tak pana trochę nieudolnie, jakby przez Kasmana przemawiał nie tyle, że Dimitrów, ale sam Józef Wasilionowicz. No to by jednak pokazywało, że on zdaje sobie sprawę, że nie można Kasmana tak potraktować, ja tu pierwszy zagrać PPR-u, ustawiam tu go, tylko traktuję go tak z nabożnością, bo gdyby tak nie zrobił, to może by się Moskwa pogniewała. No tak, ale to wydaje mi się, nie przeczytam, co wcześniej powiedziałem. To już jest zresztą później, bo to jest 44 rok, więc on już wie, że ta armia sowiecka się zbliża. To jest jedno. Drugie, że on jednak tego Kasmana zna z przeszłości i on go darzy jakąś tam sympatią i zaufaniem, bo zdaje się, że ten Kasman go tam wprowadzał do tej ukraińskiej partii komunistycznej. Więc to jest to i wydaje mi się, że w końcu on zdaje sobie sprawę, że trzeba z tą Moskwą nawiązać jakieś kontakty. Traktuje tego Kasmana jako takiego namiestnika wysłanego stamtąd i tego Moczara mocno jednak młotkuje. To jest wielka porażka Moczara, czego on Kasmanowi nigdy zresztą nie wybaczył, a Gomułce pewnie też nie. I w końcu udało się na Kasmanie zemścić, ale generalnie rzeczywiście wtedy Gomułka się trochę podporządkowuje Moskwie. To jest chyba ten moment właśnie. A ostatecznie, co według pana zadecydowało, że Gomułka już po przybyciu tak zwanych szyneli, czyli komunistów ze Związku Radzieckiego, pozycji Bieruta i takich ludzi jak Berman czy Mintz, jednak Gomułka w pierwszych latach ma mocną pozycję, Stalin go jakoś trzyma, dopiero później jakby następuje ta rozprawa z Gomułką. Czyli jakie racje stały, żeby jednak, oprócz tego, co Gomułka sobie mógł wymyśleć właśnie, że jest ważny, ale zostawmy na razie jego, tylko jakie racjonalne powody stały przed Stalinem, że nie wtedy towarzysze ze Związku Radzieckiego, tylko jednak Gomułka ma tam silną pozycję. No bo i w rządzie jedności, prawda, i negocjuje, i jest, dostaje ważny odcinek, czyli te ziemie odzyskane. Jest postacią jedną z ważnych, nie powiem, że najważniejszą, ale jedną z ważnych. Ale na pewno jedną z najważniejszych. Ale to spójrzmy na Czechosłowację. W Czechosłowacji jednak Stalin tego komunizmu do 1948 roku nie wprowadzał, więc tutaj ten był gwarantem, czy miał być chyba gwarantem Gomułka, jednak jakiegoś takiego narodowego charakteru dla Polaków, bo dla Stalina się to z całą pewnością nie liczyło. Natomiast chodziło o to, żeby przekonać tych Polaków, bo jednak Stalin wiedział, że Polacy nie są specjalnie zwolennikami rządów komunistycznych, więc to pewnie miało być jakąś gwarancję. No bo co Stalinowi przyszłoby z tego, że on go w 1945 roku wygonił, by wsadził w pociąg i zawiózł na Syberię? No właściwie korzyści żadnych. A tak jednak była ta jakaś korzyść, że ten Gomułka jest i że on jest jednak tutaj z Polski. I wielu Polaków dawało się jakoś na to nabrać. Jak się czyta pamiętniki na przykład Marii Dąbrowskiej, no to ona się jednak o Gomułce wypowiada znacząco lepiej niż o Gomułce wypowiadali się, niż o Bierucie czy Mińcu.
Dobrze, to teraz te lata 40. Trochę skrótowo rozmawiamy, ale naprawdę biografia Gomułk jest obfituje w wiele ciekawych epizodów. Jaki był jego pomysł polityczny w latach 40., koniec lat 40., bo on już można powiedzieć, do czego pije, od razu pewno czego pije. Jego sytuacja powinna się pogarsza, widać, że coś wokół niego się już dzieje i Gomułka zamiast próbować grać, to on daje to takie słynne przemówienie, kiedy mówi o błędach KPP i w zasadzie mówi bardzo dobrze o Polskiej Partii Socjalistycznej. W zasadzie po tej wypowiedzi wykłada się jak na tacy, żeby się z nim rozprawić. On potem jeszcze idzie do Moskwy, ale o tej jeszcze wizji w Moskwie to jeszcze to za chwilę. Dlaczego on to zrobił? Krótko mówiąc, dlaczego wtedy tak zdało sobie sprawę, że dla tych starych KPP-owców, takich jak Bierut czy Berman, to będzie rzucenie rękawicy, to będzie uderzenie, to będzie splunięcie prawie we w twarz. Tak, powiedzenie, że... To będzie wejście na szafot, nie? To tak. Właściwie w tym momencie Gomułka jakby dokonuje, no, zakłada sobie pętlę na szyję. No więc można przypuszczać, że albo Gomułka wiedział o tym, że ta rozprawa z nim jest nieunikniona i jest już zaplanowana. Być może wiedział od kogoś w Moskwie. Pamiętnikarz o tym w ogóle nie wspomina. A może wyczuł to. Może był jakiś element, który kazał mu powiedzieć, że to jest koniec jego. I być może on chciał zejść z przytupem, no bo musiał wiedzieć, no pojawiają się jego nazwisko w tych głośnych tam procesach Slańskiego, zwłaszcza dość często. No więc logika wydarzeń przed do tego, że albo on wejdzie na ten szafot, albo go wsadzą na ten szafot. I być może Gomułka wtedy no, nabrał jakiegoś takiego, nie wiem, bohaterskiego wigoru i chciał to zrobić, bo to właściwie w racjonalnych takich tych nie da się tego wytłumaczyć. Podobnie jak, pani jeszcze chciał to zapytać, ale to jednym ciągiem, no to podobnie jak to, jak on w 48 roku zostaje wezwany do Stalina, są u niego w gabinecie w towarzystwie Berii i Stalin mówi, każe mu zostać członkiem biura politycznego, już nie ma być szefem partii, chce być członkiem biura politycznego i wicepremierem, już nie z Ziemią, ma być w rządzie jeszcze wicepremier. I na co Gomułka mówi, że nie, że on się nie zgadza, na co Beria z zieloną twarzą mówi towarzyszowi Stalinowi się nie odmawia, a Gomułka mówi, a ja podtrzymuję swoje zdanie. No to już nie było, to już nie było założenie pętli, to było już zaciśnięcie. To było zaciśnięcie. Ale jednak, o dziwo, być może, że tą postawą, być może, że to była dobra kalkulacja, że tą postawą zasłużył na to, że Stalin go jednak przynajmniej na jakiś czas oszczędził. Ja do tej rozmowy, dlaczego też chciałem o to zapytać oddzielnie, bo tak to było ostatnie spotkanie Gomułki ze Stalinem w tym 48. I tu rodzi się moje pytanie, jaki był jego stosunek do Stalina? Bo no, wcześniej się parę razy z nim widywał. Było to takie pierwsze spotkanie, już nie to w Moskwie w latach 30., ale takie pierwsze na stojąco, prawda? Na Kremlu, tak, kiedy on tam opisuje, jak go wprowadzają, to robi na niego kolosalne wrażenie, jest przedstawiony Stalinowi. Później jeszcze jest kilka tych spotkań. No i to słynne z 48, kiedy tam jeszcze mówi o towarzyszach żydowskich, to jeszcze osobno ten temat poruszymy. Jaki jego był stosunek do Stalina i jaki on, bo wydaje się, że to był jedyna postać, którą on jakby, no nie wiem, to był dla niego partner w zasadzie jedyny. Bo potem już tych wszystkich, bo zobaczymy jego stosunki z Chruszczowem i z Breżniewem, no to... Nie, no to... Prawda? Tak. Ale on się go bał, to był taki respekt. No na początku się go bał. Na pewno opis tej jego pierwszej wizyty, no to oczywiście facet pisze to 30 lat później, więc to już tam tego nie... Ale można wyczuć jednak ogromny respekt i strach. Ja myślę, że on Stalina uważał za wielkiego... Znaczy myślę, no on uważał go za wielkiego polityka, właściwie prawie bezbłędnego,
tylko miał złych pomocników. No to, to się, się na, chociaż uznawał też jego błędy, no bo tych, te między innymi kolektywizację uważał jednak za ogromny błąd, a kolektywizacja to przecież przede wszystkim Stalin, ale generalnie uznawał jego wielką rolę w wyzwoleniu Polski, wielką rolę jako takiego wodza, jako symbolu. Ale też musiał coś niecoś źle o nim myśleć, czego właściwie w pamiętnikach prawie nie ma, bo przecież on jako minister ziem odzyskanych pisywał do tego Stalina, zasypywał go właściwie listami, protestując, że żołnierze sowieccy wywożą całe fabryki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie otrzymywał żadnych odpowiedzi, no, musiał wiedzieć, że te listy jakoś do Stalina docierają. Więc ten obraz był niejednoznaczny, ale na tle późniejszych na pewno następców Stalina, no to na pewno Stalin błyszczał dla niego jasnym światłem. Mam ten fragment, ja, żeby Państwa też zachęcić, mam ten fragment pierwszego spotkania Gomułki ze Stalinem. To jest cytat z pamiętników, no ale wydaje mi się, że akurat wydaje mi się, że tutaj to wiernie on to oddaje, tak jak on to pamiętał. Zobaczyłem, że z głębi drugiego pokoju, od ustawionego w końcu biurka, na którym było kilka aparatów telefonicznych, idzie naprzeciw mnie wolnym krokiem, zataczając się lekko, człowiek niewysokiego wzrostu, dość krępej budowy ciała, ubrany w wojskową szarą bluzę, zapięną aż po szyję i wojskowe spodnie, tego samego koloru z lampasami na nogawkach. Był to Stalin. Doszliśmy do siebie chyba dokładnie w miejscu, gdzie znajdował się środek tego pokoju, mającego kształt prostokątu, o bokach w przybliżeniu 10 metrów, 20 metrów długości. Po lewej stronie stał rząd krzeseł, w czasie obrad dwustronnych. Krzesło od ściany zajmowało przedstawiciele ZSRR, a z drugiej strony stołu zasiadali ich partnerzy. Krzesło Stalina stało oddzielone przy czołowej części stołu, prawa strona pokoju nie była umeblowana i tak dalej, i tak dalej. Tam dalej będą takie już bardziej, że stali naprzeciwko siebie, rozmawiali. No spotkanie jakby był to ze stwórcą w zasadzie. Tak, a z kolei stwórca go traktuje, długo przepracowałem w banku, więc nazywałem się taka, że tu jest oto prezes, a tam przyjeżdża pracownik, który coś tam dobrego zrobił i on go tak przyjmuje, tak paternalistycznie, tak go wypytuje, nie za bardzo słuchając odpowiedzi, ale to było spotkanie zapoznawcze. Lepszy jest opis, który Spychalski zrobił, jak tam pojechał w 1944 roku, jak go tam przerzucono, bo w opisie Spychalskiego jest, że on tam przejeżdża przez bramy, później te wojskowe, tam kolejne. To jest fascynujący opis, rzeczywiście czuć w tym grozę tego Kremla. Miesiąc temu rozmawialiśmy o Bierucie i o książce o Bierucie. I no, nie jest to tajemnicą, że Bierut z Gomułką się za sobą nie przypadali. Bierut pisał donos, też przecież wysłał donos do Stalina, wysłał taki list, tam Żmierski ten donos przywiózł. Czy Gomułka kiedyś, bo Gomułka oczywiście bardzo po latach mówi o Bierucie i o tych frakcji twardych stalinistów, że oni słuchali tylko Związku Radzieckiego, w zasadzie interes Polski dla nich był żaden. Ale czy tak zawsze uważał i czy od zawsze był między nimi konflikt? Czy on pewne racje tych stalinowców w czasie rzeczywistym, a nie w ex post, nie przyjmował, mimo tego ostrego konfliktu? Nie, no przyjmował z całą pewnością, ale to nie zmienia faktu, że tego Bieruta nienawidził. Znaczy to była nienawiść obustronna. Ona się zaczęła od tam, jak ten Bierut wreszcie przywieźli go do Warszawy, to Bierut, to Finder mu powierzył nadzór tam nad którymś pismem, Trybuną Wolności, gdzie on natychmiast tam skłócił cały zespół i Finder mu to odebrał i dał znowu Gomułce nadzór, no to już nie mogli się pochować. Ale później nawet w Lublinie przez jakiś czas mieszkali, zajmowali jedno mieszkanie, tam z rodzinami podzielone to mieszkanie. Ale musiał go nienawidzić taką nienawiścią czystą, krystalicznie czystą, bo jak już w 1956 roku został pierwszym sekretarzem, to dostał list
z Moskwy, z Mińska, w którym to jakiś oficer, nie podający nazwiska, jakiś oficer NKWD napisał, że Bierut był agentem, czy w czasie okupacji Bierut był agentem NKWD. Gomułka chybcikiem się zajął tą sprawą. Niemieckim agentem. Oczywiście, bo w sowieckim to nie było, znaczy, bo to tak się skończyło. Właśnie, bo to jest fajne. Więc że był niemieckim agentem. Natychmiast Gomułka się tą sprawą zainteresował. Natychmiast rozmawiał o tym z Chruszczowem i po jakimś czasie, Chruszczow mu odpowiedział: Nie, on nie był agentem niemieckim, tylko naszym był agentem. I to Gomułkę całkowicie uspokoiło. Okej, jak w sowieckim to nie ma grzebu. Kolejny ten dramatyczny etap to już jest więzienie, tak? Gomułka jest w miejscu odosobnienia, no ale jest traktowany jak na standardy stalinowskie nieźle, no bo nie jest bity, aczkolwiek stosuje się wobec niego różne środki psychiczne, tak? I teraz pytanie jest takie, bo to chyba się nikt się na tym głęboko nie zastanawiał. Jaki jednak pozostał ślad to więzienie w psychice Gomułki? Bo to jest o tyle zaskakujące, że no on wiedział dokładnie, kto i jak go prześladował, kto go aresztował. No, Rąkowskiego znał też jeszcze z okresu przedwojennego, tak? O Bierucie powiedzieliśmy, no nie kochali się, to jest mało powiedziane. Wiedział o innych, którzy go potem oczerniali na tych na plenach i mówili, jakie on błędy popełnił. Doskonale też wiedział, czym mogło to grozić, bo w krajach bratnich takich ludzi po prostu rozstrzeliwano, czy zabijano. Mimo wszystko, jak już wyszedł z tego więzienia i stał się pierwszym sekretarzem, to w zasadzie wszystkich ich oszczędza, a jedynie idą do więzienia ci najbardziej, czyli tacy jak Fejgin czy Rąkowski, no którzy, że tak powiem... Ale na krótko. Ja szczerze wątpię w miłosierdzie towarzysza Wiesława. To czym im kierowało to, że ich oszczędza? Wie pan co, to nie za bardzo uważam, że... Znaczy ja nie wykluczam, w przeciwieństwie do pana, ja jednak nie wykluczam tej pewnej dawki miłosierdzia, to po pierwsze. Po drugie, on nie uważał, że żeby taki był interes partii, że oni powinni siedzieć. I po trzecie, to było przekonanie, które było we wszystkich komunistach tych starych, oni działali na polecenie partii. A jeśli partia kazała, to partia miała rację. I oni nie mogli się temu sprzeciwić. I to były chyba takie trzy elementy, które spowodowały, że on ich rzeczywiście potraktował tak. Ale on też nie był człowiekiem specjalnie mściwym, bo on był wybuchowy, ale on nie był mściwy. No on jednak to właśnie biuro polityczne przez cały czas od 1956 roku to tam się prawie nie zmieniano. Tam to jeszcze Szydłoka dokoptowano, dokoptowano, ale ci starzy komuniści, oni tam siedzieli. Jednak ten ochat, który mu się postawił w 1968, został szefem Rady Państwa. Więc też nie najgorsza funkcja. No, z Cyrankiewiczem też różnie bywało do samego końca. On był chyba w ogóle, znaczy chyba, był takim konserwatystą, on nie lubił zmieniać tego wszystkiego i łącznie z sobą, no bo on też oczywiście uważał, że jest najmądrzejszy. No jest tak, konserwatysta w wojnie partii komunistycznej ma klasyczną rewolucję. No może nie taką do końca wymarzoną, jaką by chciał, ale październik był jakąś rewolucją. Jest na czele tej rewolucji, ma plac defila, 400 tysięcy ludzi skanduje jego nazwisko, ogromne zaufanie społeczne. Na mnie zresztą większe wrażenie robi nawet nie ten plac defila, ale później ten pociąg, kiedy wraca z Moskwy. No to jest niesamowite, to jest jakby jechał papież po prostu. Tak sobie wyobrażam. I on jest niezadowolony raczej z tego wszystkiego. No nie, bo to oznacza, dla niego to oznacza niebezpieczeństwo, że lud dochodzi do władzy. Tak, że lud będzie miał jakiś wpływ na tą władzę. Że będzie o czymś tam decydował.
A on tego nie chce. On uważa twardo cały czas, że oczywiście partia komunistyczna popełniła pewne błędy, ale partia komunistyczna mimo to ma zawsze rację i to ona może tylko rządzić. Partii komunistycznej nie są potrzebne masy. Jej są potrzebni zwolennicy zdyscyplinowani, a nie tacy, którzy chodzą gdzieś na ulicach albo zatrzymują pociągi. Bo z tymi zatrzymywaniem pociągu to nie było dla niego niebezpieczne rzecz jasna. Oni tam maskotki wrzucali przez ten śpiewali mu w stola. To strasznie to zabawnie. Jak się pamiętam, że lata 70. czy 80., kiedy już to była taka nienawiść do tych wszystkich przywódców, że szkoda słowa, tutaj taka miłość, no to jest szokujące. Ale on też nie potrzebował takich form uznania. On tego nie lubił. On był właściwie impregnowany na coś takiego. A przynajmniej już po 56 roku, kiedy już miał za sobą to więzienie, trochę doświadczył w życiu. Czy on od początku chciał jak najszybciej zduszyć październik? Bo jest taki słynny dowcip, co się zmieniło po 56 roku? Gomułka. Czy on od początku chciał ten październik zdusić, czy po prostu w jego logice geopolitycznej uznał, że no więcej nie może, że po prostu Związek Radziecki na Węgrzech pokazał, gdzie są granice i on taktycznie się wycofuje. Gdzie to jest ta prawda? No, moim zdaniem on chciał dużo wcześniej, to wspomnienie Staszewskiego chyba, z placu Defila formował się już bardzo tam nieliczny w stosunku do tej masy ludzi tam zgromadzonej pochód, który idzie pod ambasadę sowiecką. Gomułka się o tym dowiaduje, siedząc już w KC, bo on przecież zwiał właściwie z tego wiecu, siedząc w KC i każe wysłać wojsko, żeby ich zatrzymało. No, dlatego, że on się oczywiście boi reakcji sowieckiej. Więc on, moim zdaniem, jeszcze przed październikiem ten tłum mu służył do pewnego celu, do osadzenia go na tym stanowisku i ten entuzjazm był dla niego ok. Ale on nie chciał tego, przecież wtedy ta warszawska, głównie organizacja partyjna, zgłasza jakieś rewolucyjne zupełnie pomysły o wolnych wyborach, o kadencyjności w partii i tak dalej. Gomułka natychmiast to wyrzuca do kosza. On tego nie chce. On nie chce tego października. On chce. Październik jest fajny do momentu, w którym wynosi jego na stanowisko, a później przecież on już na wiecu w tym październiku mówi, no prawie dosłownie zacytuję, a teraz wszyscy wracamy do roboty, na swoje stanowiska pracy, do swoich maszyn i pracujemy dla Polski. No to. No dobrze, no chciałbym jeszcze o tym październiku, ale są jeszcze są dwa epizody, które jakby właśnie pokazują już jego w sensie dramat. No. Pierwszy to jest 68. No, ciśnie się na usta pytanie, zresztą tu Państwu mogę też powiedzieć, że będziemy mieli z panem Piotrem za tydzień taką dogrywkę, gdzie będziemy tylko w zasadzie rozmawiać o 68, ale to pytanie musi paść w tym kontekście. Czy Gomułka wiedział, co robi w 68, a jeszcze wcześniej, czy wiedział, co mówi w czerwcu 67 o piątej kolumnie, bo to jest jedyny przykład, kiedy się sam cenzuruje, kiedy mówi o piątej kolumnie w Polsce, a później następnego dnia Trybunał Ludu wycina te słowa. Nie, czy on się zgadza, żeby wyciąć, tak, no, inaczej to by na pewno tak się nie stało. Krótko mówiąc, czy on był antysemitą, czy miał fobie antyżydowskie i mając tą okazję, również jakieś tam zadawnione urazy względem niektórych towarzyszy żydowskich, tak jak Berman Mintz, no to on w tym momencie to wykorzystuje. Bo to jest rzecz skomplikowana. Pan pytał tych ludzi, którzy z nim współpracowali, którzy jeszcze żyli i żyją. I tam jest podział. No, Werblan na przykład twierdzi absolutnie, że nie był. Ochab, że jednak coś tam... Teichma też twierdzi, tak. że nie był. Natomiast Ochab mówi, że Gomułka miał takiego narodowego zajoba, tak? Tak się wyraził. Ja nie wiem, ja tak do końca nie umiem tego powiedzieć. Są takie rzeczy, które on dostrzegał. Nadreprezentację Żydów jeszcze w komunistycznej partii polskiej.
Później po 1948 roku, gdzie no, publicznie, znaczy publicznie, no, w liście do Stalina i w rozmowie z nim to mówi, że jest za dużo i on nie mówi, że oni nie powinni być i to nie powinni być na tym pierwszym planie. No, jest przesłuchiwany przez jakiegoś żydowskiego, przez jakiegoś funkcjonariusza żydowskiego pochodzenia, jak siedzi w więzieniu. Mówi do niego, nawet się nie nauczyłeś polskiej mowy, jak jesz polski chleb. No w tym 50. Więc jest tam jakaś rysa. No oczywiście wszyscy mówią, nie można być antysemitą, jak się ma żonę Żydówkę. No, ale może właśnie wtedy się jest antysemitą. To nie jest wykluczone, bo już w latach małżeństwa. Na początku nie, ale później się to zmienia. Ale to tylko żart oczywiście. No więc w moim przekonaniu ten 68 rok to jest utożsamianie w dużym stopniu, to jest utożsamianie przez Gomułkę Żydów z elitami. Tak, z inteligencją. Bo tak w dużym stopniu zresztą było. I to jest dla Gomułki, moim zdaniem, to jest w dużym stopniu bardziej rozprawa z elitami, których on nie znosił, których nie cenił, których uważał generalnie za darmozjadów i którzy mu się sprzeciwiali, pisarze i tak dalej, i tak dalej, niż z samymi Żydami, no, niż w takiej czystej postaci. On to w dużym stopniu oczywiście rozgrywa, bo to jest też walka o władzę, ale bardzo szybko to przeciął. W momencie, kiedy uznał, że to jest niebezpieczne, a uznał to za niebezpieczne, jak zaczęły się rozprawy ze Spychalskim w wojsku, czyli jak się ten aparat bezpieczeństwa, na którym ta władza była oparta, zaczynał spod tego buta wymykać, to wtedy dosłownie z dnia na dzień słowo syjoniści zniknęło z prasy i się skończyło. A z kolei on nie uważał za groźnego przeciwnika Moczara, który urósł do władzy, ale Gomułka nigdy nie uważał, że Moczar jest dla niego zagrożeniem. On uważał, że Gierek jest dla niego zagrożeniem, ale nie Moczar. No to w zasadzie to pytanie, bo miałem właśnie zapytać jeszcze o samego Moczara i to jak on podsuwa te raporty z MSW, które miały jakby wytworzyć to wrażenie. Ale o tym antyinteligenckości Gomułki. Skąd to się wzięło w zasadzie? Czy to jest taki syndrom Samułka, który po prostu chronicznie nie znosi tak zwanych jajogłowych? Czy to jest jakiś efekt po prostu bycia w partii komunistycznej, która tak chłopieje, że tak powiem, zacytuję Kisiela? Skąd to się mu wzięło? No, on się, Gomułka się uważał za robociarza. W takim pozytywnym sensie, co jest tak naprawdę bzdurą, bo on jako robotnik pracował tam bardzo krótko przy budowie, trochę tam przy rafinerii i później przy budowie ogrodzenia tam parku. Więc jego takie robociarskie doświadczenie to tam, nie pamiętam, 7 lat zdaje się było. Ale uważa, że to go urządliło na całe życie. No więc to jest po pierwsze. Ci robotnicy w jego przekonaniu ciężko pracowali, a na przykład tam profesorowie na uczelni to nic tylko gadali. No to na dodatek robotnicy popierali no, w jego wyobrażeniu komunistów, natomiast te warstwy inteligencji, czy inteligencja dużo mniej. No to, i po trzecie on był samoukiem. No podobno każdy samouk jest antyinteligencji. Ja nie wiem, bo nie znam wielu, ale on, u niego się to w dużym stopniu z tego brało. Zwłaszcza, że on nawet przez pewien moment po 56 próbował wydobyć z tych naukowców jakieś
jakieś takie przepisy na to, żeby ten socjalizm był lepszy, no czyli jakby kwadratura koła, oni mu tego nie dawali, no bo to było po prostu niemożliwe, więc później się do nich zraził kompletnie. I on wszystkich tych, naprawdę nawet Tejchmę, którego lubił, no to właśnie oskarżał, że żyje gdzieś tam, to Tejchmę mi opowiada, że żyjecie gdzieś tam w obłokach, nie znacie prawdziwego życia, nie rozumiecie Polaków i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to były takie podstawy. No tutaj byśmy weszli na poletko wielu anegdot o Gomułce, wielu nieprawdziwych. Ale jakby pan mógł, to na marginesie, bo jeszcze mam pytanie o 70 rok, jakby też kluczowe. Która z tych anegdot najbardziej barwnych jednak jest prawdziwa? O tych jego przywarach, o tym jego przysłowiowej skromności, o tym jego takim skąpstwie, bo wiele legend też krąży. Ja rozmawiałem z ochroniarzem Władysława Gomułki, który był, chronił go tam przez mniej więcej 3 lata. No i on potwierdza, że on rzeczywiście był człowiekiem skromnym. Ten dom, w którym mieszkał, no, MSW mu wybudowało willę, nie chciał tej willi. Zamieszkał w takim czteropokojowym, czteromieszkaniowym domu, gdzie jedno mieszkanie zajmowali ci ochroniarze, jakiś profesor z panu, zdaje się, jego syn i on. Jednak było dość niezwykłe, no żeby przywódca, co by nie powiedzieć państwa, no mieszkał w niewielkim, no ale jednak bloku. To mieszkanie, jak twierdzi ten ochroniarz, było bardzo skromne. No, jego fanaberie, jakieś takie konsumenckie, czy jeśli to tak nazwać, no to były spacery. On ciągle, on lubił spacerować, on chodził po tych parkach i tak dalej, i tak dalej. No, ale taka, no jedyna taka, no to było pływanie. On co tydzień bardzo regularnie jeździł do Pałacu Kultury i tam pływał. To zresztą opis tego ochroniarza, bo ta żona nie umiała pływać, to Luka zresztą bardzo słabo pływał, ta żona nie umiała pływać i ona się zamaczała w wodzie w takich szelkach specjalnych. Nie? Albo na przykład jak byli na Helu, no to ona pływała w takich szelkach przywiązana do łodzi, a ci ochroniarze tak wokół jak rekiny, wokół pani Zofii sobie pływali. Więc jest prawdą, że kopiowy ołówek, jest prawdą, że sporządzał na przykład siatkę płac dla budowlańców. Wiele z tych rzeczy. Natomiast nie jest prawdą opowieść, którą ja kocham, ale ona się okazała nieprawdziwa, że w okolicach KC utrzymywano taki sklepik niewielki, bo Gomułka tam do tego sklepiku zaglądał i tam ciągle były takie ceny jak w 1956 roku. To piękna opowieść, że taka jest. No, i on tam chodził i tam kapustę i tam coś kupował i tak. No, a niestety obroniarz mówi, że to po prostu byłoby niemożliwe, no bo tam kolejki, no tak jak u nas zdrowy rozum, człowiek sobie ten to wiadomo, że to nie było prawdziwe. No ale on na wczas pojechał raz do Rumunii, to dzisiaj, to może wtedy nie, ale to strasznie mnie to rozbawiło, jak on pojechał na wczasy do Rumunii i powiedział, że nigdy już później tam nie pojedzie, bo go zaraził luksus. No, luksus, jako że on się z Rumunią niespecjalnie kojarzy. Więc on tam jeździł do tego ośrodka, tam, no jak on tam na Mazurach jeździł do tego... Do Łańska. I on tam spędzał raczej tam. No jeździł Mercedesem, natomiast nosił się wbrew pozorom i wbrew właśnie trochę temu, jak Polacy go zapamiętali, nosił się dość elegancko, bo on garnitury szył u prywatnego krawca Zaręby w Warszawie. No to jednak było, coś tam. Zresztą później Breżniew u niego też szył, więc musiał być jakoś tam dość dobry. Ale z tymi garniturami prawdą jest, że żona go podprowadzała,
że garnitur ochroniarz powinien, tak, bo nie, jakieś wesele, nie ma pieniędzy, tak. I w ten sposób można było go przekonać, żeby nowy sobie sprawił. Tak, że ochroniarz jedzie, zobacz Wiesław, ale Zdzisiu jedzie jutro na wesele, ma być świadkiem, a nie ma garnituru, a twój jak raz mu pasuje. No to Wiesław mówił, dobrze, daj mu, a ja sobie uszyję nowy. Tak rzeczywiście było. No kiedyś w publicznym radiu powiedział pod koniec lat 60., że to jest bzdura, że w Polsce nie można, że kobiety w Polsce nie mogą kupić rajstop, bo jego żona zawsze kupuje.